Włosko, Panowski, Katic, Miczarek, Ewa Wibor, Szalbuk, Rodriguez, Łomacz, Piechocki i Orczyk. Miński do Sawszy, Słomczyk, Rejno, Żuk, Malinowski, Andrzejewski, Gawryszewski, Kania, Włociek, Semeny, Kroga i Astryk. Rozpoczyna to spotkanie. Od zagrywki Ewa Wibor. Przechodząca piłka. Waliński. To jest atak po bloku. 1-0 dla Maluron. Pomysł bardzo dobry. Nie wyobrażałem sobie siatkarze PGE właśnie bez tego gracza na przyjęć. A serwisowy w wykonaniu Marcina Walińskiego i zawierciami prowadzą 3-2. A nie było widać to na naładowanie przed meczem, koncentrację maksymalną na jednej i na drugiej stronie. No i oba zespołu będą. Koga? Master Waliński. No ciasto to było na tej lewej stronie. Ale szybkie granie, prawda? Nałożenie tej akcji na pierwsze tempo na krótkim rogu, blok był zgubiony. Prowadzenie Alorowo Wirtu, warty zawierć Waliński i pas serwisowy. To najtrudniejsze zagrania. Jeszcze raz Kuba Kochanowski, Koka w kąt, Waliński. No. Trafił sam narożnik. Sam narożnik. Nie, wszystko nie trafił w piłkę, ale tutaj miał trochę szczęścia w tym ataku, bo... Zobaczmy te piłki od Masnego, prawda? To jest to taki quick, że ciężko z tego quicka tak naprawdę... I radę na Wibor przed chwilą skutecznym ataku, teraz na zagrywce. Flot. Zmienik sięgnął tam Masny. Waliński. No trudna piłka. Zaczęło się od tego przyjęcia, dość ostre granie w siatkę, zobaczmy. Masny tutaj końcami palcem jeszcze zdołał rozegrać. Waliński, ciągle mocna zagrywka, ale nie mają rady bohatowianie. Gdzieś tam piłka dotyka sufitu. Szukamy, tak stara się cały czas, aby zmieniać te schematy Łomacz. Poka teraz... Z problemami to przyjęcie Marcin Waliński z trudnej piłki od tylnego bloku na atakową bliż 4 metra. Bardzo trudna piłka do skończenia, ale minął świetnie. No, grają jak w transie, to widać, że nawet takie trudne piłki. Sygnalizował ten prof. Koga? Waliński po blok. No, zwróćmy uwagę na... Wydawało się, że to był atak po bloku, ale tutaj Koga świetnie zagroży, spieszył tam piłkę ze środka. Tak jak mówisz, zwróćmy uwagę, jak będzie tutaj powtórka w tej akcji, jak grają gospodarze. Jak mają zgrane piłki, no, kiedy nie ma przyjęcia, kiedy libero wystawia piłkę z 6, z 7 metra, przyspieszoną do lewego skrzydła, przyspiesza też lewego do prawego. Widać, że tutaj jest bardzo fajny system dopracowany do tego potencjału, który mają, prawda? To Waliński na takich wysokich piłkach, gdzieś tam wystawionych pod sufit, mogłoby się to nie sprawdzić, dlatego grają szybko, ciekawie, ryzykownie, ale potrafią to robić. Tak, ja tak bloku to... Marcin Waliński. Teraz w ataku, tam technicznie próbował zagrać, ale dobrze ustawiony Madipur. Koga spokojnie na 11-12 metrze broni Marcin Waliński. Piękna, piękna akcja po jednej i po drugiej stronie. To nie brakowało tej świetnej okazji, żeby wyłapać współpracę pomiędzy blokiem a defensywą. I piękna obrona do Japończyka. No tak ten blok jest zwiększony, ale nie wykorzystali już wcześniej akcji. No właśnie, pierwszy taki moment dla skrzydła Matów, która... odrzuciła już maksymalnie własnego od siatki, no i teraz była szansa na pewno na lepszą ustawę. To będzie dobra zmiana, jeśli chodzi o atakującego. Krzysztof Rejno. Master Piechocki, Mariusz Glazły. Dobra gra blokiem, zawierć Walis. Świetnie, nie była... Tak, nie była to łatwa piłka, bo z wysokiej piłki obrócić tą piłkę przez barki, trafić idealnie, to po prostej. Ale właśnie, wróćmy jeszcze raz. Za chwilę będzie ciąg dalszy tego spotkania. Waliński. Świetnie Masny, zgubił blok po raz kolejny.
znalazły. Ależ petarda. Ciężka zagrywka, tam Koka z wypytali z tego zawięciami. No tak, to co potrafią sobie poszukać bełchatowianie, tego samego szukają tak naprawdę na gospodarzy, czyli jednak strefy łomacza. Nie na drugą stronę. Jeszcze raz Grzegorz Łomacz, Malinowski po bloku, dobrze ustawiony szłapu. Druga linia. Masny, Koga. Może być spokojnie rozgrywający go. Pierwszy rozgrywający, który będzie wystawiał piłki za trzeciego metra. Nie jako sportowa, ten czwarty set i inne siatkarze nie obniżyli lotów, a już mają trochę wyskakane w tym meczu. Dwie godziny trwa ten mecz. To wszystko wskazuje na to, że jeszcze tutaj trochę potrwa. Łuka Kochanowski. Marcin Waliński, świetne techniczne. Jest dzisiaj dużo pracy. Cały zespół na to zapracował, bo te nagrody indywidualne to jest tylko taki słowy, prawda? Taki dodatek. Ale też dobrze, żeby za bardzo nie odbiegało, że w rzeczywistości dzisiaj nie odbiegali.